13 sierpnia 2017 roku. Trasa między Piaskiem a Kobiórem. No tam jest, to już my są w Mikołowie, niedziela, 13 sierpnia 2017. Tam jest widok. Mówiłam, że będą górki. No gór za bardzo tu już nie widać, ale tam gdzieś się wyłania Beskid Mały. Nie, to przez Łaziska, przez Orzesza tam. Nie, ja chyba do Tychów pojadę. Do Tychów? No, przez te lasy. A, też tam można. Gór nie widać. No to już jest na granicy Mikołowa i Paniówek. Paniówki. Tutaj taki kamień graniczny, prawdopodobnie przeniesiony z terenu Mikołowa przy ulicy Darwina. No, 2 km do zamku w Chudowie. Powiat pszczyński. I co to jest? I powiat rybnicki. Aha. Mikołów musiał być w Pszczyńskim w takim układzie. Tu jest słupek graniczny. Biały dom. I właśnie. Do Chudowa 1,9. Fajnie. No i takie fajne miejsce odpoczynkowe, to tam pewnie na tym zamku grają. No, do rowerzystów idealne. Oczywiście Kielosi Świnia tu musiała flaszkę z piwa zostawić, bo już się nie dało wyciepać do kusza.
Wóz Śrubkio z Lubuwa, to na tym. Jeszcze? Tu więcej nie ma. Jedna oberwa. Co tam jest? Oberwa. Co to jest oberwa? Co? Co to jest? Trzeba wrócić. Co? Wrócić się trzeba. To już nie ma. No ale ten mi się tak zdarza chyba była. Kupiec, która również już z kolegami wracała do swojego miasta, do Wałbrzycha. Przekażemy ten oto dyplom. Drugie miejsce. Marta Kulejska! Brawo! Wielkie brawa! To byłem tam obejrzał. Zobaczcie, że to w tydzień nie zrobi, no chyba się wyjątkowo płacili, bo tak się zdarzają, ale oni do nas nie należą. Ta koperełka Górnego Śląska, Zomek we Chudowie, dawno mnie tu nie było. No.
On jest częściowo odbudowany, ta wieża. Jeszcze tam z przodu go obejrzymy. Pięćdziesiąt cztery. Ale widzisz, tu żadnych znaków nie ma nic, że tam do zamku. No, już wjechaliśmy do Mikołowa na Zot. Mariola tam kaj jedzie. Tam widać Ruda Śląsko.
rady z ludźmi. To za banda nie ludzi. Tutaj. Normalnie wziąć i ręce pogobrywać z dziadem pieryńskim. Wandale, to, ale to tam do lasa idzie. Słuchajcie, na całej okolicy Chudowa i tutaj Łazisk jest tak fatalnie oznakowane. Nie dość, że jest źle oznakowane, to jeszcze kiedyś i pieruny to niszczą, jak widzicie. Pourywane te tablice. No bez swojej mapy by nie szło nika zajechać. Sangiry tylko odrąbać się kierum i koniec tym pierunom wandalom. Zamknijmy pętla.
To już jest wał jeziora Goczałkowickiego. Słuchajcie, lotają tu na motolotniach. Dziękuję.